A moim gościem jest Małgorzata Kopićko, senator Prawa i Sprawiedliwości, uczestnik panelu poświęconego polityce senioralnej, seniorom. Witamy serdecznie, pani senator. Dzień dobry państwu. Pani senator, o czym będzie pani chciała dyskutować w czasie tego panelu? No bo nasze województwo jest takim województwem, które chciałoby rozwijać politykę senioralną, dlatego że starzejemy się, wiele młodych osób wyjeżdża z województwa warmińsko-mazurskiego, no i powoli stajemy się takim miejscem, gdzie ta polityka senioralna ma olbrzymie znaczenie ekonomiczne. Tak jak pan redaktor powiedział, olbrzymie znaczenie ekonomiczne ma polityka senioralna, ale nie tylko naszego województwa, naszego rządu również. To jest wielka troska, ta dbałość o seniorów, bo jak wiemy, społeczeństwo się starzeje i my jesteśmy zobowiązani dbać o tą politykę. W związku z tym jest dużo programów społecznych skierowanych do osób starszych, do seniorów, tak jak Kluby Senior, Aktywni Plus czy Domy Seniora, które powstają na Warmii, na Mazurach. Bardzo dużo jest takich miejsc. Ja jestem często wśród seniorów właśnie w klubach czy w domach seniora i wiem, że seniorzy bardzo sobie cenią takie formy wsparcia i takie aktywności, które poszczególne domy czy kluby oferują. To jest nie tylko aktywność, to nie jest tylko edukacja, bo tam też trzeba powiedzieć, że jest edukacja, ale też profilaktyka. A tak naprawdę to spędzenie ze sobą czasu. Ważny jest też chyba element finansowy, czyli godne płaca, godna emerytura, możliwość godnego życia. Tak, to jest bezpieczeństwo takie, zapewniamy tą stabilizację i bezpieczeństwo seniorom poprzez to, że tak naprawdę od 2015 roku cały czas jest waloryzacja emerytur, która tak naprawdę już od 2015 roku to jest około 80%. Również gwarantujemy najniższą emeryturę bez podatku do 2,5 tysiąca złotych, jak również 13 i 14 emerytura, która teraz już na stałe, że tak powiem, jest wpisana w finansowanie naszych seniorów i myślę, że to też zapewnia taką stabilizację, zapewnia też takie bezpieczeństwo, że mogą sobie zaplanować pewne zakupy, które gdzieś tam trzeba uzupełnić w domu, ale też spędzić czas z wnukami, że mogą sobie pójść i wydać na przykład na różne przyjemności dla wnuków. Mieć też czas i pieniądze na to, żeby podróżować, żeby zwiedzać świat, żeby być seniorem aktywnym. Żeby być seniorem aktywnym, bo dzisiejsi seniorzy to nie są seniorzy, którzy byli wiele lat temu, można tak powiedzieć, ale to są seniorzy, którzy cały czas chcą być aktywni, chociażby podam przykład kół gospodyń wiejskich, gdzie jest dużo seniorów bardzo aktywnych, którzy przekazują tak naprawdę te tradycje, kulturę, też przekazują swoje wiedzy, umiejętności. To jest najważniejsze, także uczą nawet tych mniejszych uczestników tych spotkań, swoich umiejętności, przekazują tą wiedzę i to jest naprawdę, ta integracja międzypokoleniowa jest bardzo potrzebna i niezbędna. Bardzo dziękuję. Senator Prawa i Sprawiedliwości z Warmii i Mazur, Małgorzata Kopićko była naszym gościem. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Jeszcze będę...